Dzień dobry Państwu. Po raz dziewiąty witamy bardzo serdecznie tutaj w Chrudzie, w pracowni tkackiej Gminnego Ośrodka Kultury. Dzisiaj zostanie rozstrzygnięty 9. przygraniczny konkurs tkacki Tkactwo w Dolinie Krzny i Bugu. Witam bardzo serdecznie tutaj w gościnnych progach w Chrudzie. Obok mnie pani Jola Zając, która już po raz dziewiąty od początku istnienia tego konkursu organizuje i zachęca wszystkich z całej Polski, a także z zagranicy do uczestnictwa w konkursie. Przed nami wiele atrakcji. Pozwólcie Państwo, zanim o atrakcjach przywitam zaproszonych gości, ponieważ nasz konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury, ale przy współpracy ze Starostwem Bialskim, a także z Gminą Biała Podlaska. Ja oczywiście witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, w szczególności uczestników konkursu. Tych uczestników w tym roku mamy 35, w tym dwójka dzieci, z czego bardzo się cieszę. Pozostali uczestnicy to są uczestnicy z różnych stron Polski. W tym roku zakwalifikowało się 26 uczestników, 9 uczestników. No niestety, prace przeszły po terminie, prace tych uczestników są, uczestniczek właściwie, są tutaj zaprezentowane Państwu. Konkurs tkacki pod nazwą Przygraniczny Konkurs Tkacki Tkactwo w Dolinie Bugu i Krzyny organizowany jest już po raz dziewiąty. Z każdym rokiem przybywa nam uczestników. Cieszę się, bo już ma zasięg ogólnopolski. W tym roku przysłanych zostało 35 prac, znaczy 35 uczestników, prac jest oczywiście więcej. I mamy 4 kategorie w perebor, na który oczywiście głównie stawiamy. No na razie mało jest kaczy z tego, w tej kategorii, ale myślę, że w przyszłym roku, bo powiększy nam się ta grupa, gdyż były organizowane warsztaty tkackie, były 3 panie już bardzo zaangażowane i złapały, pojęły technikę tkania pereboru i myślę, że za rok wystartują w konkursie. Jest też kategoria tkaniny wielonicielnicowe, dowolna technika tkacka, gobeliny i kilimy. I w każdej kategorii wybierane są oczywiście najlepsze prace. W tym roku nagrodzonych zostanie 26 uczestników, gdyż prace 9 uczestników dotarły do nas za późno. Po terminie, także nie zostały ocenione. W grupie tych 26 uczestników mamy 2 dzieci, gdyż ten konkurs jest adresowany nie tylko do dorosłych, ale również i do dzieci. Ale cieszę się bardzo, że mamy 2 dzieci i myślę, że i ta grupa dziecięca też nam się rozrośnie, że będzie więcej uczestników. Mam w tej chwili fajną grupę z Cicibora, jest kilkoro dzieci z Chruda, także może jeszcze przybędą jakieś dzieciaczki. No i ten konkurs nam się rozrasta. Za rok 10 już edycja i mam nadzieję, że będzie tych uczestników jeszcze więcej. Tu jak widzę, tkactwo zaczyna wkraczać, jak gdyby bardziej już zaczyna być nowoczesne. Panie z województwa białostockiego, podlaskiego wykonują torebki. Tutaj widzicie, panie wiszą pod podkładki, pod filiżanki. Także już to jak gdyby użyteczne, tak? Użytkowe są te tkaniny, torby też różnego rodzaju, rękawice, tutaj pani Zosia akurat leży, rękawica do wyjmowania garów z pereborem, krawaty, jakieś etui, no tak, sukienki, macie tu właśnie pani przykład wykorzystania pereboru w strojach, to jest akurat kolekcja firmy Bialkon.
Będzie pokaz chyba, tak? To znaczy jest wystawa tych prac, natomiast o samych pracach, o samej tej kolekcji to opowie pani prezes, pani Basia Chwesiuk. Jakiego najdalszego zakątka? No z najdalszego zakątka to są Szczepki, powiat Augustów, no i dół, Kraków, Wałbrzych, Opoczno. Znajdujemy się w Chrudzie, a pani jest z Krakowa. Jak to się stało, że pani tutaj trafiła? W zeszłym roku poznałam panią Jolę, która prowadzi tutejszą pracownię w Białymstoku. I tam powiedziała mi o konkursie i wzięłam w zeszłym roku po raz pierwszy w nim udział. No i kolejny rok, kolejny raz się tutaj z panią Jolą spotykamy. No i w tym roku się udało pierwsze miejsce. Tak, zajęłam pierwsze miejsce w kategorii kilimy i gobeliny. Pani praca tutaj wisi z tyłu za nami, tak? Tutaj jest... Tak, to jest ta praca powyżej. Dwa koniki to jest mój projekt, który, szczerze powiedziawszy, to chciałam coś niewielkiego w takiej kolorystyce, która by mogła pasować do mieszkania, dlatego po prostu taki projekt wykonałam. Od jak dawna pani zajmuje się tkactwem? Tkactwem zajmuję się od kilkunastu lat, bo moja babcia jest tkaczką. Sama prowadzi pracownię od ponad 60 lat i ona mnie nauczyła, w jaki sposób należy tkać. Te prace, które ja tworzę, to są kilimy i gobeliny z wełny owczej na osnowie lnianej. Szczerze powiedziawszy, to cały czas się uczę, dlatego że to nie jest moja praca zawodowa, ale hobby, także cały czas doskonalę swoje umiejętności. Chciałabym mieć więcej czasu, żeby móc stworzyć więcej, no niestety jest jak jest. Być może w przyszłości będę mogła po prostu poświęcić więcej czasu na tkanie. Pierwsze miejsce w kategorii perebory to chyba jedna z najtrudniejszych technik. Znaczy, każde tkactwo dla mnie nie jest trudne, bo zetknęłam się z tym od dziecka i jakoś tak to takie naturalne, jak teraz dzieci potrafią na komputerze pracować tak jak na krosnach. W dodatku, że taka tradycja rodzinna i moja babcia tkała, potem mój tata, mama i wszyscy strójkowie tkali, wszystkie ciotki, no, także to dla mnie to jest takie... Ale i młode pokolenie też, po pani? To było tak naturalne, że tak naturalnie i moje dzieci, i wnuki brata, i siostra moja, i jej dzieci tkają.
I tak, że na przykład jeździmy po jakichś festynach i dzieciaki prowadzą same warsztaty. Dobre to jest, bo dzieci, jak są dzieci na festynach, to dzieci chętnie podchodzą do Krosna, jak inne dziecko prowadzi właśnie, jak uczy. Wnuczka też została wyróżniona na tym konkursie. Tak, wnuczka Hania bardzo lubi tkać. Ona nie tylko tka, bo samo tkanie nie jest takie trudne, ale ona potrafi nasnuć, potrafi nabrać w niedzielnicę, także od podszewki to zna, a ma dopiero 9 lat. No, także miała 5 lat, to pierwszy szalik dla taty swojego utkała. No, wybory teraz, tak jak tutaj pokazuje Bialkon, stają się tak jakby modne, można tak powiedzieć. Znaczy, robią się popularne, coraz więcej osób wie, co to jest perebor. No fajnie, bo to jest taka perełka i to właśnie z tych stron, tutaj kolebka pereboru. No, kawałek tam lubelskiego i to południowe Podlasie, prawda? No fajnie, bo to mamy się czym pochwalić. Na listę tą krajowego UNESCO jest wpisane. No i to jest piękne. Jakie prace pani przywiozła na ten konkurs? Jest tutaj moja koszula, fartuszek i spódnica. I właśnie tak no, współpracuję z Nadbużańskim Uniwersytetem Ludowym i był jakiś wyjazd, musiałam sobie pożyczać stroju. No i pomyślałam sobie, no nie, no tak nie może być. Utkałam, bo rodzinnie to tkamy taki rodzaj tkania wielonicielnicowy. To jest troszeczkę inaczej, bo wzory wybiera się pedałami i wybiera się w nicielnicach, a perebor to już tak się deseczką wybiera. Zajęła pani pierwsze miejsce w jakiej kategorii? W dowolnej technice tkackiej. Jakie prace pani przywiozła? Tak. Z naszej pracowni pochodzą tutaj narzuty i różne bieżniki, kilimy. Kilka słów o pracowni. Tak, tak, jest to pracownia pana Józefa Wijaty Folkart. Są tam typowo krosna ręczne. Od jak dawna pani zajmuje się tkactwem? Tkactwa nauczyła mnie moja mama, a rzemiosło doskonale właśnie w pracowni pana Wijaty. Właśnie widzę, że tkactwo to jest tak, że chyba najwięcej jest tak, że z pokolenia na pokolenie, bo z kim bym nie rozmawiała, to właśnie jest moja babcia, moja mama. Tak, to tak jak pani powiedziała, to jest z pokolenia na pokolenie, uczy babcia, mama, a później człowiek zaczyna tak to pokocha, że sam to ciągnie. Tkactwo opoczyńskie, czym się charakteryzuje? Jakieś takie charakterystyczne cechy ma? To są pasiaki. Głównie pasiaki, jest bardzo kolorowe. Pierwszy raz pani w Chrudzie, czy już wcześniej startowała pani w tym konkursie? Nie, jestem drugi raz. Drugi. W tym roku bardzo udany występ, pierwsze miejsce. Tak, tak, zgadza się. Pierwsze miejsce w kategorii tkaniny wielocielnicowe. Jaka to jest technika? To jest tkanina dwuosnobowa. Ponieważ pracowałam w Cepeli Węgrowskiej i właśnie tam zapoznałam się z tą techniką, a więc po rozwiązaniu Cepeli kultywuję tą piękną tradycję naszą węgrowską. Jest mi ciężko, bo jak zostałam sama w swoim regionie. Bardzo, nie należy do żadnej lokalnej jakiejś organizacji bądź też no, stowarzyszenia. Tak jak tutaj widzę, jest bardzo dużo tkaczek, więc o wiele jest mi bardzo ciężko, muszę powiedzieć. Ale ponieważ kocham to, co robię, są efekty. I no, muszę się pochwalić, że jestem stypendystką Ministra Kultury. W tamtym roku byłam, gdzie powstał cykl tkanin Sceny Biblijne, Opisanie Świata, gdzie w ogóle to było inne zupełnie tkactwo jak do tej pory.
tkanina dwuosnowowa jest bardzo wymagająca. To jest, nie dość, że to jest trudna technika. Techniki można się nauczyć, tak, tak mi ktoś powiedział, ale trzeba mieć to coś. Ja po prostu staram się stworzyć coś nowego, ponieważ to jest dosyć ciężka technika, tak wspomniałam, więc staram się, żeby ta tkanina, no, żeby przekazać no, odbiorcy jak najwięcej, to co potrafię, bo tkaniną zajmuję się od 78 roku. Więc nawet jeżeli powstaje jakiś nowy wzór, to ja po prostu tą wełną się wręcz bawię. I staram się, żeby jakieś nowe motywy ciągle po prostu wdrażać na tkaninę. Jest ktoś, komu można było przekazać to z młodszego pokolenia? Właśnie, to jest taki też problem. Tak jak ja powiedziałam, ja sama jestem, do tkania potrzebne jest krosno, prawda? To nie jest szydełko, nie jest nic, że można w każdym miejscu to tkać. To trzeba mieć miejsce, trzeba mieć osnowę, trzeba mieć przędzę. I chęć, bo teraz młodzież... Chęć właśnie zachęcić. Chociaż no, chciałabym to przekazać córce, więc staram się uczestniczyć teraz w takim programie Mistrz i Uczeń od Ministerstwa Kultury, gdzie mogłabym po prostu poprzez ten program coś więcej przekazać. Ponadto chciałabym zaznaczyć, że jeszcze kultywuję naszą piękną tradycję polską, ucinarkę z opłatka, także też zajmuje mi troszeczkę czasu. A ponadto też, no, żeby przyozdobić to swoją twórczość, robię, tworzę sama, komponuję kwiaty z bibuły. Na potrzeby tkania krosna, postawienia krosna powstała moja pracownia u siebie, tam gdzie mieszkam, w miejscowości Równa. Także zapraszam, gdzie można przyjechać zobaczyć naocznie. Że kto wejdzie po prostu do tej pracowni, widzi jaką mam pasję. Yeah.